Cześć, dzień dobry, witajcie. Jesteście ciekawi, jaki dzisiaj przepis wykonamy? Już wkrótce się dowiecie, zdradzę Wam, że będzie to coś słodkiego. Ale dzisiaj odcinek mocno taneczny. Za sprawą mojego gościa, moi drodzy, Edyta Herbuś. Cieki, całuję się. Cześć. Dzień dobry. Cześć, dzień dobry. Bardzo dziękuję, że zagościłaś w mojej kuchni. Powiedz, tańczysz, ale czy gotujesz? Słuchaj, najbardziej lubię paski, wiesz? No właśnie widzę dzisiaj. Dzisiaj się dobraliśmy. Wiesz, że tańczenie i gotowanie mają ze sobą dużo wspólnego. Bardzo. No bardzo oczywiście, dużo. Oczywiście, że tak. Będziemy tańczyć przy... A szczególnie, kiedy się gotuje we dwoje. Potrzebna jest wspólna koncepcja, czyli choreografia. Dobre okoliczności przyrody, składniki, składniki odpowiednie, czyli w tańcu może być dzisiaj poszczególne... Dzisiaj będzie słodko, więc... Dzisiaj będzie słodko, więc postawimy na biodra. No to dzisiaj zrobimy churrosy. Jest jakiś hiszpański taniec, bo to są hiszpańskie ciasteczka. Jakiś... Corrida jest z Hiszpanii, czyli tak? Paso doble. Okej, dobra, to potem... Biodra do przodu. Potem miało być słodko. Jakie rygo. Pięknie się dał wkręcić, prawda? Dobrze, znaczy, że na choreografa, nauczyciela jurora się jednak nadawała dziewczyna. Tak, zdecydowanie. Dobra, to zabieramy się za przygotowanie. Mhm. Na początku tak. W tym garnku, to sobie rozgrzejemy go. Dobra. Proszę bardzo. 1/4 kostki masła, czyli około 50 gramów. 1/4. Dobrze, tak czyli jest. Teraz ty jesteś szefem. Dobrze, niech tak będzie jest. Sprawiedliwie. Za chwilkę będziemy się uczyć tańczyć. Czasami trzeba pozwolić poprowadzić. Proszę. Najdroższy. Tak jest. Ćwiarteczka. Tak jest. Śmiało. Do garnka. I teraz 250 ml mleka. I to wszystko potrzebuje nam się ładnie zagotować. A ty mi opowiadaj, co nowego u ciebie. Bardzo dużo się dzieje, prawda? No tak, żarty żartami, ale tak naprawdę to jest taki bardzo dobry czas, kiedy trochę inaczej tego tańca doświadcza. No właśnie. Bo okazało się, że bycie jurorem nie musi być takim jednoznacznym ocenianiem. Dla mnie jest to fajny pretekst do spotkania z ludźmi, którzy wybrali na swoją drogę życiową tę samą pasję. I zastanawiałam się zresztą, czy ja potrafię być jurorem, czy ja potrafię oceniać, bo zawsze tak naprawdę powodem, dla którego ja skończyłam tańczyć turniejowo, jest to, że już nie chciałam się ścigać, nie chciałam być ciągle poddawana tej ocenie, tylko chciałam bardziej cieszyć się z tańca. Mhm. No to taki psikus dopadło mnie z drugiej strony. No właśnie. Musiałam sobie przez chwilę tak przewartościować, czym to dla mnie jest. Teraz to będziesz to znaczy. Trochę nazywana polską Jennifer Lopez, co? No nie wiem, wolałabym chyba zostać przy oryginalnym nazewnictwie. Będę po prostu dalej tworzyć swoją własną markę. No Edyta właśnie. Herbuś. To jest najważniejsze. Na słodko. Tak jest. Okej, tutaj nam się to już powoli zaczyna rozpuszczać. Rozpuszczać, tak. Dodamy sobie teraz cukier. Ajajaj. Ma być słodko. Czyli World of Dance, nowy program. Na czym będzie polegała ta formuła? No ja widzę, że tylko boisz się trochę tego mojego jurorowania. Trzeba było osłodzić odrobinę ten temat, myślisz? Tak, dodać cukru i teraz możemy sprytnie powrócić. Wiesz co, to jest piękny format dla profesjonalnych tancerzy, gdzie dobrych tancerzy w naszym kraju jest bardzo dużo. I teraz pytanie, jak można ich wesprzeć? Otóż świetnym wsparciem jest wygranie takiego programu. Bo 100 tysięcy dolarów, które tancerz może sobie, wygrywając ten program, przeznaczyć później na swój dalszy rozwój. To jest bardzo dużo. To jest duża inwestycja i można naprawdę dużo zdziałać. Dlatego takim odpowiedzialnym zadaniem dla nas jurorów jest wybranie odpowiedniej osoby, która już będzie przygotowana wystarczająco na poziomie technicznym, na poziomie doświadczeń i też mentalnym, żeby potrafiła dobrze ten nagrody spożytkować i być jeszcze lepszym. A poza tym nie tylko Polacy u nas występują, bo jest to format, który wymyśliła Jennifer Lopez w Stanach Zjednoczonych i Polska jako pierwsza w Europie kupiła ten format, więc jest u nas mnóstwo tancerzy z Ukrainy, z Rosji, są z Holandii, z Węgier. Jeszcze chyba coś było, jeszcze. No dobra, starczy, już się nachwaliłam. A powiedz, co ty byś zrobiła, gdybyś wygrała 100 tysięcy dolarów i miałabyś przed sobą karierę taneczną? Jakaś szkoła taneczna, czy...? Zdecydowanie szukałabym konsultacji u najlepszych nauczycieli. Bo to jest bardzo ważne, żeby mieć do czego podążać, żeby mieć ciągle nowe bodźce i nowe inspiracje do tego, żeby szukać innych form wyrazu. Tak jak ja tańczyłam taniec latynoamerykański, towarzyski, później łamałam to trochę bardziej nowoczesnym, a później weszłam w taniec współczesny, który mi zupełnie inną wolność w ciele pokazał. I spotkanie z nauczycielami, którzy naprawdę też mentalnie potrafili ustawić podejście do danego tańca. To były największe wyzwania i największe takie punkty zwrotne w mojej drodze tanecznej.
Okej, okay, dobra. Tutaj powrócę teraz szybko. Potrzebujemy dodać sobie mąkę. Masełko, cukier i mleko. Już nam się pomieszały ze sobą. Tak jest, proszę bardzo. Tutaj trzepaczka. Tak. I teraz wyłączyłem ogień, już nie chcemy tego podgrzewać, ale dodam sobie mąkę i trzeba szybko i energicznie mieszać. Dobra, czyli jak piruety. Tak jest. Okej, okay, teraz sobie to ciasto przełożymy do miski. Tutaj. Dobra. I dodamy sobie 4 jajka do tego. Grunt to współpraca. Tak jest. Ja już wymieszałem, taką konsystencję nam właśnie chodziło. Świetnie się czyli teraz tak, rozgrzejemy sobie olej. Dobra. A ty mi opowiedz o swojej przygodzie aktorskiej, bo tam też był taki epizod, prawda? Nie, kochany. To jest ani przygoda, ani epizod. To jest poważna sprawa. To okay. Druga moja pasja jest. Ale jeśli chodzi o przygodę i o epizod, to właśnie skończyłam nagrywać dubbing do nowej bajki. O proszę. Tak, i to jest Księżniczka i Smok. Na imię mam Basia i mam 8 lat. I właśnie zademonstrujesz? Nie będę się przechwalać, zapraszam do kin wszystkich od września. Księżniczka i Smog i Basia będzie mówić moim głosem, ale to, co super. Jest ciekawe dla mnie, to, że to nie jest taka zwykła księżniczka, tylko ja się śmieję, że to jest księżniczka, dlatego, że ona lubi czytać książki i dzięki temu wskakuje w świat swojej wyobraźni, kreuje takie przygody, takie postacie. Ona, to jest książka o przyjaźni, o wyobraźni, o budowaniu relacji, o pozytywnym patrzeniu na świat. Więc bardzo edukacyjna też przy okazji, bo ja nie lubiłam tych kontekstów księżniczek, które tak. leżą i pachną, czekają na swojego księcia, niech ktoś uratuje. Na pocałunek. Ja lubię, jak ktoś działa, dziewczyny tak też działają. To jest fajna księżniczka, która po prostu bierze życie w swoje ręce i Baśka jest właśnie taka. A to bajka dedykowana raczej młodszym widzom, czy ja też tam mogę się wybrać do kina? No bardzo cię zapraszam, bo uważam, że treść tej bajki jest taka uniwersalna i ponadczasowa i warto też w takiej prostej formie, czasami nawet dorosłym ma to przypomnieć. To nasze ciasto jest już gotowe. Przełożymy je sobie do rękawa cukierniczego. To ja, dobra? Będziemy... Oczywiście, proszę bardzo, łyżką. Tak, żeby albo możemy o tak zrobić. Spróbujemy go wlać do formy. Tak jest. O, jak ładnie współpracuje, proszę. Tak. To jest ciasto ptysiowe. Mhm. A do tego dodajesz jeszcze na przykład cukier puder, czy ono już samo w sobie jest? Zrobimy sobie sos czekoladowy. Delicious. Tak. Tutaj ja mam masło i czekoladę i to zaraz nam się pod wpływem pary wodnej zacznie roztapiać. Dobra, nasze churrosy i sos czekoladowy są już gotowe, więc próbujemy. Próbujemy. O, i teraz zamaczamy sobie. Jakie pyszne. Wiesz, co mi to przypomina? Ja to dobra. Ja jak byłam młoda, to lubiłam bardzo jeść paluszki z Nutellą. To jest bardzo podobny smak. Trochę tak. To jest czekoladka, a tutaj takie, ale jakie dobre. Tak. Bardzo się cieszę, że ci smakuje. Ale musimy pójść potańczyć, wiesz, żeby spalić później, no to już. Bo obawiam się, że pasodoble, tak? Zjemy. Nie, to później. Bardzo się cieszę, że ci posmakowało. Lubisz słodycze, więc mam dla ciebie prezent, książka ze słodyczami, przepisy na słodkości. Mam nadzieję, że coś się zainspirujesz, wykonasz w domu. Ale jaki jesteś śliczny. Wtedy koniecznie poproszę o zdjęcie. Z takim partnerem to można gotować wszystko. No, zwłaszcza pyszne. Słodycze. Dziękuję. Bardzo ci dziękuję. Trzymam kciuki bardzo mocno. Powodzenia życzę. Dzięki. I was zapraszamy do kolejnego odcinka. Dzięki bardzo. Do zobaczenia na słodko.